Hej, witajcie kochani w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam trochę o sprzedaży i marketingu, a bardziej chciałbym się skupić na kwestii związanej z marketingiem. Chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda u mnie, bo jeżeli chodzi o marketing, marketing w mojej strategii jest na usługach sprzedaży. Sprzedaż jest na pierwszym miejscu, a marketing jest to taki bodziec, który wspomaga moją sprzedaż, kontakty z klientem. Większość firm, instytucji, organizacji tworzy własne oferty, foldery, są wynajmowane agencje marketingowe, reklamowe i w ten sposób buduje swoją strategię marketingową. Czasami są zgrzyty pomiędzy działem handlowym a działem marketingu i ta relacja pomiędzy firmą a klientami jest dosyć niedopasowana. Ja troszeczkę wyszedłem z innego założenia. Zauważyłem, że właśnie większość firm stawia na agencje reklamowe, wydaje bardzo dużo środków właśnie na reklamę, a ja skupiłem się właśnie na bardzo niskich kosztach stałych. Wiedziałem, że nie mam budżetu na agencję reklamową, na foldery, oferty, które mogę wysłać do klienta, więc właśnie skupiłem się na mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, na YouTubie, a także na podcastach. W relacjach z klientami zazwyczaj widzimy się twarzą w twarz, ale chciałem zrobić właśnie taki eksperyment związany z marketingiem. Wtedy, kiedy tworzę wideo, robię figurki na Facebooku, Instagramie, zamiast oferty wysyłam odnośniki w mailu do klienta. Zamiast standardowej oferty, gdzie będzie miał cenę, będzie miał produkt, będzie miał fajnie opakowany produkt, usługę. Zamiast tego będzie miał człowieka na żywo, będzie mógł go lepiej poznać, co tym samym wzmocni może taki impuls, który może skłonić właśnie go do zakupu naszego produktu bądź usługi. Taka jest moja strategia, są także inne. Ja idę właśnie tymi krokami, tymi działaniami, bo zauważyłem, że one u mnie działają. I ostatnio z rozmowy z klientem, wtedy kiedy rozmawialiśmy na temat współpracy, usług szkoleniowych, troszkę się zaśmiałem i właśnie zapytałem, czy ogląda moje filmy na YouTubie, też się trochę uśmiechnął, było słychać właśnie śmiech przez słuchawkę, oczywiście oglądam, fajnie by było porozmawiać na ten temat, więc zauważyłem, że otwieranie maili przez klientów, nie wszyscy te wiadomości otwierają. Chciałem, żeby ta wiadomość, ten sygnał, komunikat był inny. Zamiast standardowej oferty wysyłał mu wideo na YouTubie, bo tak naprawdę nikt tego nie robi, a nie chciałem robić standardowych działań, które robią wszystkie firmy na rynku. Chciałem się wyróżnić, bo też nie chciałem się z nimi bić tą samą strategią, bo tak naprawdę bym z nimi przegrał. Więc jeżeli chodzi o mnie, marketing jest na usługach sprzedaży. W pierwszej kolejności sprzedaję produkty, a działania marketingowe związane z social mediami, one są tylko czynnikiem, bodźcem, który stymuluje do zakupu bądź ewentualnej współpracy, która może zaowocować za dzień, dwa, miesiąc, pół roku, może rok. To wszystko jest w zależności od relacji z klientem. I słuchajcie, troszkę więcej na temat social mediów i budowania swojego wizerunku w internecie będę mówił 16 stycznia o godzinie 18 w kawiarni, tak? Będziemy mówić o tym, jak budować swój wizerunek w internecie, w social mediach, Facebooku, Instagramie, YouTubie, a także jak tworzyć podcast. Będę pokazywał, w jaki sposób tworzę jedną treść i tworzę redystrybucję na inne media społecznościowe. Nie pokazuję, w jaki sposób sprzedawać to bezpośrednio, bo jeszcze to u mnie nie występuje, ale chcę Ci pokazać, w jaki sposób marketing, działania w social mediach mogą pomóc podczas kontaktu z klientem, podczas sprzedaży naszych produktów bądź usług. Więc jeśli interesujesz się sprzedażą, marketingiem, chciałbyś poprawić swój wizerunek w internecie,
albo po prostu chciałbyś posłuchać na temat ciekawych narzędzi, które można wykorzystać właśnie w mediach społecznościowych, to zapraszam Cię w czwartek, 16 stycznia do kawiarni Tak, Prosta 53. Oprócz samego wydarzenia będzie także networking, gdzie będziesz mógł poznać się z innymi osobami. To jest to, na co bardzo stawiam. Sam prowadzę networking podczas wydarzeń, więc widzę, że to fajnie działa, można zbudować relacje z innymi osobami, a w przyszłości możliwe, że może będziemy mogli ze sobą razem współpracować. Słuchajcie, podsumowując dzisiejszy materiał, jeżeli chodzi o kwestie sprzedaży i marketingu, z racji tego, że jestem handlowcem, sprzedaż jest u mnie na pierwszym miejscu, więc skupiam się na działaniach sprzedażowych, a jeżeli chodzi o marketing, o działania, które wykonuję w internecie, one tylko w określonym stopniu, w określonym procencie pomagają mi w budowaniu relacji z klientami, a finalnie w sprzedaży produktów czy też usług. Także super, bardzo Ci dziękuję za to, że po raz kolejny byłeś moim widzem, oglądałeś mój materiał. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat marketingu, sprzedaży, to w jaki sposób ja sprzedaję i dodatkowo wkładam do tego marketing, działania w social mediach, to poniżej w linku będziesz miał rejestrację do wydarzenia. Spotykamy się o 18:00. Będą fajne, super ciekawe osoby. Oprócz, tak jak wspomniałem wcześniej, samej prelekcji będziemy rozwiązywać case'y uczestników, więc jeżeli masz jakiś problem biznesowy, marketingowy, sprzedażowy, to także będziemy rozmawiać na ten temat. Więc bardzo serdecznie Cię na to wydarzenie zapraszam. A na dzisiaj bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie mojej rozmowy. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym materiale. Dzięki, hej, cześć.